Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to będzie materiał o dwóch zapachach na lato w bardzo przyjaznych cenach. Jeżeli jesteście ich ciekawi, zapraszam dalej. Dzisiaj słów kilka o marce L'Erbolario, czyli włoskiej marce, która swoje korzenie ma gdzieś w produktach aptecznych albo około aptecznych. To jest marka pochodząca z Włoch, z Lombardii, czyli mniej więcej z północnych Włoch. Jest ona dostępna w Polsce, ma całkiem dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży za granicą Włoch. Ma też swój sklep internetowy w Polsce. Nie wiem, czy jest jakiś sklep stacjonarny, ale produkty, te o których dzisiaj powiem, na pewno możecie kupić w sklepie internetowym. L'Erbolario to jest taka marka, która się szczyci tym, że jej produkty są nietestowane na zwierzętach, że jej produkty są z składników roślinnych. Nie potrafię Wam powiedzieć, czy produkty L'Erbolario są wegańskie, czy tylko wegetariańskie. Wydawało mi się, że gdzieś znalazłam informację o tym, że produkty L'Erbolario są wegańskie, ale nie mogłam znaleźć znów powtórnie tej informacji, więc to nie jest potwierdzona sprawa. Marka ma wiele certyfikatów. Angażuje się w różne kampanie dotyczące zmian klimatycznych. Poza tym stara się tworzyć opakowania swoich produktów z recyklingowanych kartonów. Generalnie jest to taka marka, która dba o swoje produkty, o ich pochodzenie. I marka szczyci się też tym, że 100% tego produktu, który dostajemy, pochodzi z Włoch. Oczywiście te składniki typu wanilia czy inne składniki takie bardziej egzotyczne nie pochodzą z Włoch, ale cała produkcja ma miejsce we Włoszech. Byłam ostatnio w Rzymie i udało mi się odwiedzić jeden z największych sklepów stacjonarnych tej marki we Włoszech i udało mi się też powąchać prawie wszystkie zapachy, które aktualnie są dostępne w ofercie marki. W ofercie marki jest sporo zapachów, które pięknie sprawdzą się wiosną. Na przykład jest zapach taki jednonutowy konwali majowej, który kupiła sobie moja przyjaciółka, bo ona jest wielbicielką białych kwiatów, a zwłaszcza konwali i jaśminu. I są też takie propozycje bardziej jesienne, trochę głębsze. No i w końcu jest kilka propozycji letnich. Do dzisiejszego odcinka wybrałam dwa zapachy, o których chcę powiedzieć szerzej, a to dlatego, że je kupiłam. To znaczy kupiłam je w takich małych pojemnościach 10 ml, bo takie też możecie znaleźć w ofercie marki. Nie wszystkie zapachy, które mają tę całą pojemność 50 bądź 100 ml, mają te takie 10 ml cygara, ale niektóre mają. I akurat te dwa zapachy, o których dzisiaj chcę powiedzieć najwięcej, mają takie wersje podróżne. Zacznijmy od pierwszego zapachu, którego 10 ml kupiłam, a tym zapachem jest Fior di Salina, czyli ten zapach taki bardzo jasno niebieski. To jest zapach, który świetnie sprawdzi się osobom, które nie lubią mocnych zapachów, bo jest to zapach lekki, i też nie utrzymuje się zbyt długo. W ogóle, jeżeli chodzi o całą markę, to te zapachy nie są szalenie trwałe. Tam ta trwałość różni się między poszczególnymi kompozycjami, ale ona nigdy nie będzie więcej niż całodniowa. Ten zapach też jest bardzo lekki i na mnie pachnie około 2-3 godzin, co jest świetne dla osób, które nie lubią zapachów, które nie lubią zwłaszcza zapachów nosić latem. Ja jestem jedną z tych osób. Dla mnie wszystkie zapachy latem są zbyt ciężkie, więc poszukuję zapachów, które są bardzo lekkie i które znikają dosyć szybko, powiedzmy sobie. Dla mnie jest to klasyczny zapach na lato, bo mamy tutaj ciepłą, słoną wodę. Może, ale raczej jest to morze ciepłe i lekkie. I mamy też tutaj cytrusy. Cytrusy są mocne, zwłaszcza na początku, a potem gdzieś tam się tak bardziej rozpływają w tym zapachu, ale nadal je czuć. Tutaj sól w tym zapachu nie jest tylko z nazwy. Pamiętam, kiedy testowałam Reveal od Calvina Kleina, to szalenie podobała mi się ta nuta słona, która jednak szybko znikała i wchodziła ta nuta Humanity od Muglera, której bardzo, bardzo nie lubię. Ale do tej nuty jeszcze dzisiaj powrócimy.
Pan natomiast zapach jest lekki, świeży, morski, słony, no i też trochę odrobinę cytrusowy. Nuty cytrusowe, które zostały wplecione w ten zapach, nie są ostre, nie mają ostrych krawędzi, są takie miękkie i takie właśnie rozproszone w tym zapachu, choć nadal je mocno czuć. Cały zapach jest taki delikatnie kobiecy i spaja kilka wrażeń zapachowych. Słoność, słodycz, miękkość, kwaśność, wszystko jest w tym właśnie zapachu pięknie ze sobą splecione. Być może po opisie wniesiecie, że jest to zapach w stylu na przykład Cool Water od Davidoffa, tylko że ten zapach jest bardziej dopracowany, bardziej elegancki i ma większą osobowość w sobie. Wydaje mi się, że za cenę Cool Water możecie dorwać zapach nieonoszony, świeży, nowy, dobrze zmieszany, no i troszkę bardziej wyjątkowy, bo jednak Cool Water znają wszyscy, markę L'Herbolario, no chyba niekoniecznie. Drugie perfumy to Ascencio, czyli ten zapach biały z zielonymi napisami i z zieloną grafiką. To jest zapach, który uważam za jeden z najlepszych zapachów całej marki L'Herbolario. Zdziwiło mnie to, że zapach ten znalazłam w takim bardziej męskim kąciku tej drogerii, bo zapach na mojej skórze raczej przechyla się delikatnie w stronę kobiecą. Tutaj mamy dwa tematy, zielony i kremowy. Ten temat zielony jest reprezentowany przez takie zielsko, którego bardzo nie lubię w perfumach, a tutaj ten temat gra absolutnie przepięknie. Ten temat bardziej kremowy mamy reprezentowany przez po pierwsze drzewo cedrowe, a po drugie piżmo. Oprócz zieloności krzaków mamy tutaj też zieloność lawendy i bardzo gładkie przyprawy. Ciekawostka, lawendy nie ma w składzie, ale ja ją dość mocno w tym zapachu czuję. Wraz z rozwojem tego zapachu na mojej skórze ta kremowość robi się bardziej pudrowa i ten zapach trochę pachnie jak perfumowany talk do ciała, bardzo, bardzo ładne wrażenie i dosyć wyjątkowe, bo takich zapachów kremowych, pudrowych jest sporo w perfumeriach, ale ten jest jakoś tak wyjątkowy w swoim wydźwięku. Inne zapachy od L'Herbolario, które zdecydowanie sprawdzą się na lato, to na pewno Fiore dell'Onda, czyli zapach takiej głębokiej, mroźnej tafli morza, który mnie osobiście bardzo przypomina skrzyżowanie któregoś zapachu Orto Parisi, chyba Megamare i Muglera Humanity. To jest skrzyżowanie, którego ja nie jestem w stanie znieść, to nie są zupełnie perfumy dla mnie, ale jeżeli poszukujecie zapachu letnio-morskiego z oferty L'Herbolario, to jest ten drugi zapach, który Wam polecam spróbować. Świetnie na lato sprawdzi się też Folie Edite, czyli zapach klasycznej zielonej herbaty z cytrusami. Jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę ciężko przekonać mnie do zapachów takich cytrusowo-herbacianych, dlatego że istnieją perfumy Green Tea od Elizabeth Arden, które są świetne, a które są super tanie. Mamy też całą ofertę linii Green Tea od Elizabeth Arden, o której mówiłam już tutaj, zapraszam do jednego z tych filmów. I one są tak tanie i całkiem super i sprawdzą się dla każdego. Jeżeli chcecie mieć dodatek figi, mimozy, gardenii, wszystko tam jest w tych różnorakich flankerach tej marki. Więc ciężko mi się przekonać do jakiegokolwiek zapachu z zieloną herbatą powyżej 50 zł. Ale jeżeli szukacie czegoś z oferty L'Herbolario, to na pewno sprawdzi się na lato. Kolejnym zapachem, na który bardzo liczyłam z oferty L'Herbolario, jest Rabarbaro. Czyli zapach, który miał być deklarowanym rabarbarem. Na mnie pachnie szalenie niemrawo, trochę zielono, trochę świeżo. I bardzo, bardzo chciałam kupić te perfumy, ale na mojej skórze ten zapach jest szalenie nijaki. Może na Waszej skórze będzie ten zapach pachniał lepiej, polecam testy. Kolejny zapach na lato to raczej ten zapach w takim uniwersum zapachów pachnących jak olejki do opalania, czyli zapach Tiare. To jest połączenie kokosa, frangipani i wanilii.
bardzo sympatyczny zapach. To jest taki zapach olejku do opalania, ale bez konotacji retro. Prawie go kupiłam, być może jeszcze go dokupię, bo bardzo mi się spodobał. Po prostu taki bardzo optymistyczny, kokosowo-frangipaniowo-waniliowy zapach na lato. Ostatnim zapachem z oferty, który myślę, że się świetnie sprawdzi na lato, jest zapach Cedro di Calabria, czyli właśnie ten. Ja dostałam jego próbkę. Wydaje mi się, że to będzie po prostu taka chusteczka perfumowana. Nie wiem, jeszcze nie otwierałam tej próbki, a nigdy nie miałam żadnej innej próbki L'Herbolario. Tak w ogóle nie wiem, co myślicie o tych próbkach w formie chusteczek. Ja ich nie znoszę, bo wiem, że testowałam jakieś zapachy marki Yves Rocher w takiej formie. Bardzo słaby sposób testowania. W każdym razie jest to po prostu taki zbiór różnych cytrusów, taka bardzo świeża, kwaśna kompozycja, też do kupienia w L'Herbolario. To tyle na dziś o marce L'Herbolario na lato. Do tej marki jeszcze wrócimy, bo chciałabym opowiedzieć o ich perfumach takich bardziej jesiennych. Kilka mi się spodobało. Jeden mam u siebie też w takiej formie tego 10-militrowego opakowania, więc myślę, że jeszcze o tej firmie na tym kanale będzie. To wszystko na dziś, dziękuję, że byliście ze mną, no i zapraszam Was już do kolejnego odcinka za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!